Siemano! Jakiś czas temu MSP wprowadziło aktualizację, dzięki której w zakupach mamy dostępne dwa sklepy. Jeden z odzieżą damską oraz drugi z odzieżą męską. Przed aktualizacją, aby zdobyć jakąkolwiek część ubioru, która była przypisana tylko do jednej płci, trzeba było skorzystać albo z Cheat Engine, albo ze strony The Soul. Obecnie ubrania damskie, jak i męskie możemy kupować nie tylko w sklepie, ale też przesyłać pomiędzy graczami, niezależnie od tego, jaką płeć wybrali na początku gry. Z opcji podwójnego sklepu nie korzysta zbyt wielu użytkowników, ale w tym filmie właśnie na to chciałam zwrócić uwagę. Nie oszukujmy się. To właśnie dziewczyny mają najładniejsze ciuchy, a także wiele unikatów damskich jest znacznie więcej wartych od tych męskich. Z tego też względu znaczna część użytkowników gra na damskich kontach. Jednak chciałabym zwrócić uwagę na kilka elementów, a właściwie dodatków w męskiej garderobie, które mogą przydać się nawet kilkukrotnie do looków. Pierwszym takim podstawowym dodatkiem są tatuaże. Możliwe, że o tym nie wiecie, ale kiedyś właśnie te tatuaże były dostępne dla jednej, jak i dla drugiej płci. Nie pamiętam jednak, w którym roku zniknęły one z damskiego sklepu, ale przypuszczam, że miało to miejsce około 2014 roku. Oczywiście te tatuaże nie są jedynymi tatuażami w sklepie. Również bardzo fajny, jak i przydatny jest ten tatuaż na klatkę piersiową w kształcie smoka i mimo iż mamy 2021 rok, to uważam, że on dalej bardzo dobrze wygląda w połączeniu z tymi nowszymi ubraniami. Oczywiście tatuaży w męskim sklepie jest znacznie więcej, ale te, które pokazałam wam dosłownie przed chwilą, jak na moje są najlepsze z tych, których nie ma w damskim sklepie. Jak można się domyślić, jednym z najbardziej popularnych dodatków na MSP są kabaretki. W damskim sklepie znaczna większość kabaretek jest niestety dla członków VIP. Przez to też użytkownicy nie posiadający członkostwa VIP nie mogą sobie na nie pozwolić na damskich kontach. Jednak nie każdy zagląda do sklepu z odzieżą dla płci przeciwnej. Tam również można znaleźć kabaretki i do tego nie wymagające VIP-a. Męskie kabaretki są identyczne jak te damskie, z tym, że są zrobione na męski model postaci. Następnym dodatkiem, który może się przydać do looków, są naboje. Są one tylko w sklepie dla chłopców, ale jeśli pamięć mnie nie myli, to były również w sklepie dla dziewczyn. W każdym razie myślę, że to jest dosyć ciekawy dodatek i nawet sama go kilka razy wykorzystałam w swoich lookach, jeśli sobie tylko o tych nabojach przypomniałam. Ten dodatek jest zarówno w męskim, jak i damskim sklepie, jednak jest on umiejscowiony nieco niżej, przez to, że postać chłopaka jest nieco wyższa. Te diamenciki z męskiego sklepu na postaci chłopaka powinny być umiejscowione zaraz pod oczami, a na postaci dziewczyny aż na nie nachodzą i przez to tworzy się taki efekt błyszczących oczu. W klince te diamenciki widać bardzo dobrze, ale z daleka wtapiają się one w całe oko i po prostu według mnie wygląda to bardzo fajnie i ciekawie. Jeśli nie zdążyliście kupić całych czarnych oczu, które były dostępne tylko w okresie halloweenowym, to naprawdę nie ma się co przejmować. Macie jeszcze takie kocie oczy, które również wyglądają tak samo super jak te z Halloween. Nie no, żartuję. To film o męskich ciuchach, a nie o jakichś oczach. Ale faktycznie ten dodatek ma związek z oczami. Jeśli użyjecie tych łez za jeden diament z męskiego sklepu, to uzyskacie podobny efekt do oczu halloweenowych, z tego powodu, że łzy zwyczajnie nachodzą na oczy damskiej mowy Starki. Jest to spoko tip, jeśli ktoś chce mieć całe czarne oczy, nie używając przy tym tych starych oczu z kliniki. Przedostatnim dodatkiem, który może okazać się być przydatnym, są kreski na twarz. Najlepiej w kolorze czarnym. Nie ma ich w damskim sklepie, dlatego uważam, że ten dodatek jest dosyć niecodzienny. W okolicach 2014 roku używałam owego makijażu w kilku lookach i w tamtych czasach nie wyglądało to źle. Postanowiłam go tu umieścić z powodu, że sama go kiedyś używałam i bardzo możliwe, że ktoś dobrze ten dodatek wykorzysta. Znajoma napisała mi kiedyś, że w damskim sklepie są rzęsy, które są umiejscowione pod okiem, a w męskim są normalnie. Wtedy się zaśmiałam i powiedziałam, że to wcale rzęsy nie są, a po prostu jest to makijaż, który właśnie ma być pod okiem, a to nie są źle zrobione rzęsy. Chociaż jeśli już miałyby to być rzęsy, to raczej te dolne, a nie górne. Ale faktycznie, jeśli użyje się tego makijażu z męskiego sklepu, to na mowie starcy damskiej są dokładnie w miejscu górnych rzęs. Widziałam już chyba 3 osoby, które miały ten makijaż na sobie, ale mojej mowie starce on raczej nie pasuje. Nawet nie wiem, czy ten dodatek ma jakiś sens, ale zawsze jest to jakieś nowe zastosowanie akurat dla tego przedmiotu. No i cóż, myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że ten filmik w jakimś stopniu wam się przyda, a w szczególności chyba ta część o kabaretkach. Jeśli wam się spodobało, możecie mi zostawić jakiegoś subika, łapkę w górę oraz jakiś fajny komentarz. No i bye bye!